żeby ten dany zakład pracy miał wizję, żeby miał perspektywę przyszłości. Nie może być tak, że jedna ze stron, czy to pracodawca, czy pracobiorcy, są uprzywilejowani i działają na niekorzyść zakładu. Tak być nie może. Każdy uczciwy, dobry pracodawca chce mieć uczciwą, dobrą załogę. I każdy pracownik, który myśli o przyszłości swojej, przyszłości swojej rodziny, nie będzie działał na szkodę zakładu pracy. Ale kiedy dzisiaj dochodzi do takich anomalii, że spółki Skarbu Państwa między sobą się kłócą, czy wyłączają sobie prąd, czy wysyłają komornika jedna do drugiej, nie ma interwencji z tej strony rządu, ministra skarbu, interwencji premiera, bo mówi się, że to ich problem. No jak? Jedna spółka Skarbu Państwa, ostatnio taki prosty przykład PKP, zamyka tory dla drugiej spółki Skarbu Państwa, a minister Skarbu Państwa i premier rządu mówi, to nie moja sprawa, mnie to nie interesuje. To jest bardzo złe podejście i tak do sprawy podchodzić nie wolno, bo przez to cierpią dziesiątki tysięcy niewinnych ludzi. Drugi punkt programu to jest polityka płacowa. Oczywiście, że firma nie może płacić tyle, żeby po miesiącu ogłosiła upadłość, ale też nie może być tak, że za miesiąc pracy ludzie nie są w stanie przeżyć. Już mówiłem o podatkach, które muszą być obniżone. Nie zgadzam się również z wysokością podatku VAT, który musi być niższy, i stawka ZUS-u i wszelkie udogodnienia dla przedsiębiorców. Opowiadam się za podatkiem dochodowym progresywnym, ale dużo ulg, dużo ułatwień i ulg dla tych ludzi, którzy zarabiają dużo, ale jednocześnie te pieniądze przeznaczają na tworzenie miejsc pracy, na rozwój zakładu, na wprowadzanie technologii bliskich środowisku, naturalnemu, produkcję ekologiczną, muszą mieć bardzo duże ulgi. Sprawa następna to jest sprawa związana z polityką finansową. To jest przede wszystkim budżet państwa. Budżet nie może być kształtowany na takich zasadach jak do tej pory, bo te zasady, możemy powiedzieć sobie szczerze, od 1948-1949 roku się nie zmieniły. Tylko wskaźniki się zmieniają i dochody się zmieniają i rozchody, ale nie ma budżetu zadaniowego. Budżet musi być kształtowany na takich zasadach, że najpierw pieniądze na zadania wynikające z najwyższego aktu prawnego, z konstytucji. Ustawa zasadnicza nakłada pewne obowiązki na rządzących, w tym na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który musi stać na straży przestrzegania najwyższego aktu prawnego, a tym aktem jest konstytucja. I czy prezydentowi się podoba, czy nie, musi stać na straży przestrzegania, dlatego że składa przysięgę na konstytucję. Na konstytucję też składa przysięgę premier, wicepremierzy, ministrowie, każdy poseł i senator. I konstytucja gwarantuje nam, żeby budżet zadaniowy wprowadzić, to te gwarancje, które są w konstytucji, to przede wszystkim służba zdrowia tak zorganizowana i taka zapewniona, żeby była należyta ochrona zdrowia i życia obywateli, wszystkich obywateli, niezależnie od tego, kto ile zarabia. Nie można ludzi bogatych leczyć lekami bardziej skutecznymi, bo ich na to stać, a biednych tymi resztkami. Tak traktować społeczeństwo nie wolno. Wszyscy wobec prawa jesteśmy równi i konstytucja też to gwarantuje w artykule 32. Wszyscy wobec prawa są równi. Druga sprawa z konstytucji do budżetu zadaniowego to nauka, szkolnictwo, postęp techniczny, oświata i kultura. Też nauka przede wszystkim dostępna dla każdego i bezpłatna na każdym szczeblu. Nie może być tak, że o tym, czy ktoś wykształcenie zdobędzie, będzie stanowiła kieszeń i zamożność rodziców.